Kochane panie, dzisiaj temat dla was, bo będziemy rozmawiać, słuchajcie, o niczym innym jak o pochwie, a konkretnie o nawracających infekcjach układu moczowo-płciowego, czyli grzybicach pochwy, waginozach bakteryjnych, czyli tych wszystkich infekcjach, które, uwierzcie mi, są problemem większości z nas, tak? Bo ja pracując z pacjentami, słuchajcie, bardzo często gdzieś tam pytając, tak, o dolegliwości towarzyszące temu problemowi, z którym pacjent czy pacjentka w tej sytuacji się pojawił, okazuje się, że takie infekcje pochwy występują często, występują od lat, mają charakter przewlekły. No i słuchajcie, to się dzieje, tak? Lekarz zapisuje nam kolejne antybiotyki, kolejne leki przeciwgrzybicze, no siłą rzeczy słusznie, tak? Bo musi leczyć przyczynę tej infekcji. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, drogie panie. Rezerwuarem infekcji intymnych u kobiety jest odbyt, tak? Czyli ten końcowy odcinek przewodu pokarmowego, gdzie również bytuje nasza mikroflora jelitowa. A dlaczego to? Ponieważ słuchajcie, u kobiet większość infekcji intymnych ma charakter wstępujący, czyli drobne ustroje kolonizujące okolice odbytu mogą przechodzić do pochwy i tak się rzeczywiście dzieje. Dlatego też naszym, słuchajcie, celem, tak, leczenia przyczynowego infekcji intymnych jest działanie w okolicach odbytu, w okolicach tej części przewodu pokarmowego, gdzie bytują bakterie potencjalnie chorobotwórcze. Dlatego też, słuchajcie, oprócz leczenia podstawowego, które jest wdrażane, czyli antybiotykoterapii czy leczenia przeciwgrzybiczego, w zależności od tego, co jest u was podstawowym problemem i czynnikiem etiologicznym infekcji, musimy zacząć działać na przyczyny tej choroby, ponieważ słuchajcie, jeżeli wy nie zadziałacie od przyczyn, tak, od zmiany tego układu mikroflory jelitowej, no to siłą rzeczy, nawet jeżeli wyleczymy infekcję, to ona będzie cały czas nawracać, bo ten drobnoustrój patogenny, który jest przyczyną infekcji, cały czas pozostaje w postaci niezmienionej. Dlatego słuchajcie, my pracując z pacjentkami z nawracającymi infekcjami zawsze proponujemy im wykonanie badania mikroflory jelitowej, żeby właśnie tą przyczyną się zająć. I słuchajcie, oczywiście stosujemy probiotyki ginekologiczne, zarówno doustne, jak i dopochwowe, ale tej terapii zawsze towarzyszy probiotykoterapia, która ma na celu odmianę, tak, ukształtowania mikroflory jelitowej. I rzeczywiście, słuchajcie, takie działanie ma jak najbardziej sens. Tutaj jeszcze parę słów na temat probiotyków ginekologicznych. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że probiotyk ginekologiczny dopochwowy może tą infekcję gdzieś tam stłamsić w zarodku. Czyli jeżeli czujemy, że coś tam się generalnie zaczyna dziać w tych naszych drogach rodnych, że coś piecze, że pojawiają się nieprzyjemnie pachnące opławy, to wtedy, słuchajcie, pora sięgnąć po probiotyk ginekologiczny dopochwowy, bo on działa tu i teraz, tak? Jest bardzo aktywny. I rzeczywiście, jeżeli odpowiednio wcześniej wejdziemy z taką interwencją, mamy szansę na uniknięcie, słuchajcie, takiej farmakoterapii jak antybiotyk czy lek przeciwgrzybiczy. Natomiast jeżeli mamy powtarzające się problemy, tak, i te infekcje mają charakter chroniczny, to warto zainteresować się taką probiotykoterapią ginekologiczną doustną. Przy czym pamiętajmy, że probiotyk stosowany doustnie, czy to ma na celu, słuchajcie, odbudowę mikroflory pochwy, czy mikroflory jelitowej, potrzebuje czasu, żeby zmienić układ mikrobiomu i w pochwie, i w jelicie, czyli dajmy mu około 2-3 miesięcy. I po takim czasie rzeczywiście widzimy pierwsze rezultaty, także połączenie probiotyków ginekologicznych i doustnych jak najbardziej, słuchajcie, jest bardzo fajną i skuteczną metodą leczenia i ja was naprawdę do tego zachęcam, zwłaszcza jeżeli taka infekcja nie ma u was charakteru incydentalnego, tylko powtarza się przewlekle. To jest naprawdę fajne rozwiązanie. Spróbujcie.